Aktualności, wydarzenia, samorząd i gospodarka, kultura, sport i turystyka. Oglądaj serwis informacyjny gminy Kamienna Góra. Czego dotyczy to dzisiejsze spotkanie z Centrum Biblioteczno-Kulturalnym w Krzeszowie? To jest bardzo ważne spotkanie dla 95 rodzin z terenu naszej gminy, bowiem dzisiaj podsumowujemy projekt, w ramach którego kupiliśmy sprzęt komputerowy dla rodzin PGR-owskich. Ma to wesprzeć rozwój cyfrowy naszych mieszkańców, których potomkowie kiedyś pracowali w PGR-ach. A przypominam, że w Czadrowie, w kilku miejscowościach naszej gminy przez wiele dziesięcioleci działały PGR-y. W ramach pozyskanych pieniędzy, przede wszystkim unijnych, bo to jest taki program dla wsparcia właśnie w ramach trwającej pandemii COVID, kiedy uruchamiane były różne rozwiązania takie specjalne, ekstraordynaryjne, ponieważ wszyscy pracowaliśmy i uczyliśmy się zdalnie, więc to wsparcie w postaci komputerów. Zakupiliśmy 95 łącznie komputerów za kwotę ponad 231 tysięcy. Gmina Kamienna Góra nie dołożyła do tego w zasadzie żadnego wkładu własnego, także są to pieniądze czyste z zewnątrz, pozabudżetowe. No i ten sprzęt dzisiaj oficjalnie w postaci darowizny zostaje przekazany naszym mieszkańcom. Przechodzimy do bardzo wyczekiwanej przez wielu z Państwa uroczystości związanej z zakończeniem, podsumowaniem projektu, w którym gmina Kamienna Góra brała udział. Projekt nazywa się Wsparcie rodzin PGR-owskich poprzez rozwój cyfrowy. Są to pieniądze z Unii Europejskiej w odpowiedzi na pandemię koronawirusa, z którą się mierzyliśmy 2 lata. Nie wiadomo, jak to w najbliższej przyszłości nadal będzie wyglądało, ale generalnie ten problem pandemiczny pokazał, jak bardzo ważny jest sprzęt, jak bardzo ważne są narzędzia do tego, żeby realizować obowiązek edukacyjny w trakcie nauki zdalnej. Jak się okazało, wiele osób nie ma podstawowego sprzętu i jest wykluczona jakby z tego wsparcia. W związku z tym, w odpowiedzi na te wszystkie problemy, złożyliśmy w imieniu Państwa, w imieniu mieszkańców naszej gminy odpowiedni wniosek i pozyskaliśmy kwotę w wysokości ponad 231 tysięcy złotych. Za tą kwotę odpowiedzieliśmy na Państwa propozycje i zakupiliśmy taki sprzęt, który Państwo sobie życzyli. Łącznie 95 komputerów zakupiliśmy, z czego przeważająca większość to są laptopy, 88 sztuk, 3 komputery stacjonarne wraz z urządzeniami peryferyjnymi, czyli myszka, klawiatura, słuchawki, kamera i 3 tablety. Łącznie wniosków, które Państwo czy nasi mieszkańcy złożyli, było 107. 12 musiało zostać odrzucone z powodów formalnych ze względu na niewystarczające uargumentowanie udziału w projekcie, no ale przeważająca większość ma to szczęście i dzisiaj, drodzy Państwo, oficjalnie zostaną Państwu te komputery przekazane. Jest to jeden z niewielu plusów obecności PGR-u kiedyś na terenie gminy Kamienna Góra, bo rzeczywiście tylko do tych osób, do tych mieszkańców, których członkowie rodzin pracowali, rodzice albo dziadkowie w PGR-ach, mogli korzystać z tych środków i należy chyba się cieszyć z tego, że w końcu ktoś o potomkach i pracownikach PGR-ów sobie przypomniał. Dzięki temu będą Państwa dzieci mieli taką sprawiedliwość dziejową oddaną i wyjdziecie tutaj z komputerami.